Witam Was bardzo serdecznie, tu jest Iron i zapraszam Was bardzo możliwe, że na ostatni odcinek z gry Tormented Souls. Jesteśmy prawie przy końcu z tego, co mi wiadomo. Musimy ten... ostatnio mam kanister, dostałam... Kanister, tu musimy tamte te zrobić, tu... Tu z tymi musimy zrobić, tu żeby to się wlało, ta benzyna. Ale tu jest dziennik jeszcze. Open closed. Więc poczytajmy sobie dziennik. Taki krótki. Dobra, chyba wystarczy, co? Ile ja mam nakrętek jeszcze? Mam jeszcze dwie nakrętki. Aha. Dobra, to dajmy tam, gdzie mniej więcej miało... Wiecie, bo to idzie tu, idzie tędy, idzie tędy. Tak chyba było zamknięte, no nie? A tak otwarte jest. Więc tu nie pójdzie. Jest tu, tu pójdzie. Dobrze, żeby nie poszło. Bo wtedy pójdzie tyłem, no nie? Tą drugą, tu, o, tędy. Tędy, 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 tędy. Powinna być nakrętka, co? Też mi się wydaje, bo nie tu, bo tu jak tu zamkniemy, no to tu to nigdzie nie pójdzie. Już chyba. Tu nie, no bo tu by się wylało, więc to musi być zamknięte. Nie tu? Ta nakrętka nie powinna być tu? No zaraz to sprawdzimy. Spróbujmy dać ten... kanister. Nie. Dobrze było. Okej. Okay. A worn gas canister. Dobra. Czekajcie, faktycznie muszę zamknąć teraz ten kanister, żeby mi się nie wylało? To jest ciekawe. No okej, okay, teraz idziemy już na dół, na dół. Idziesz dobrą drogą. Dobrą drogą. Teraz... Jak było tam zejście? Bo tam trzeba zejść tam na dół, tam gdzie były ten... Tak, ostatnio, żebym się w poprzednim odcinku końcem zaplątała trochę, tam obok były schody. Ja zwróciłam uwagi na nie. Czekajcie. Nie zwróciłam kompletnie na nie uwagi. O właśnie, ja tu tak chodziłam, w ogóle tu zapomniałam o tej części i tak... Mech. Czy tu było ta strona, czy nie była ta strona? Chyba ta strona, co? Tak, tu widzicie, tu jest. Floret. Pewnie zalane są. No i tu potrzeba było, no nie? A ja se zakręciłam. Zakręciłam se. Teraz mogę wlać, co? Dobra. Spróbujmy odpalić. Nie? Nie? Jak to mówią? Do trzech razy sztuka. Zawsze się sprawdza.
tak jak mówiłam, są trzy zakończenia. Trzy zakończenia są, więc postaram się je wszystkie pokazać. Tam będzie, będą przeskoki, bo kółko będę musiała trzy razy jedną i tą samą rzecz zrobić. A to zobaczycie, co dokładnie. To wam powiem mniej więcej, co muszę zrobić trzy razy. I jakoś to przytnę ładnie i żebyście mieli wszystkie zakończenia. Jakieś ammo na dobrą... za dobre chęci, za nie wiem coś. Corridor. Takie ten, jak... tych plemienia, takie coś. O, tu ktoś coś cyma, jakąś księżyczkę. Ostatni ten. Bo widzicie, są też tylko cztery akurat. Ostatni notatka z dziennika członków. Kłamał was, co? Na co żeście liczyli? Na cud i zbawienie? Nie bardzo. A tak ammo może przyda mi się. Tu w rączce trzymajcie ammo. No nie, no poważnie. Ile w ogóle mam ten? Cztery naboje, co? No i nikt nie dał ammo. Preparation room. Będą jazdy. Będziemy klechać. No właśnie, to jest ta nasza siostra niestety. A to dziadek Noah. Noah Książulek. Emma, my dear granddaughter, you finally reunite with your sister. Aha, okej. Okay. Next. Noah, you... You survived the fall from the old bridge. This is a divine sign, a true miracle. God tested my faith, and now that I have been found worthy, you have been brought back to me. Szkoda, że nie możemy tę gwieździarki wyciągnąć i mu tak głowę strzelić. What is your role in all of this? Co z tego będziesz miał? Nic. My role? I orchestrated all of it. 14 years ago, I made a mistake that I have regretted every single day. This time, I won't let you escape. I have you just where I want you. What the hell are you talking about? It is finally time for the ritual. Ritual. Blood, we will finally witness the birth of our savior. Our savior. Zobaczycie, jaki będzie our savior. Raczej nie our savior, to będzie. He will make me the new pope. The supreme pontiff. Every conceited prick in the Vatican will rot in this stinging town. Ty, priku, coś ci się chyba pogrzało, ty. You are insane. You killed my dad, and because of you, your own daughter and my sister Anna have been poisoned by that damned radiation. What kind of monster are you? Głupi, otwór. A monster? You call me a monster? I was willing to sacrifice everything I loved in the name of the Creator. Nawiedzony po całości. He will be born again to purify the earth of these unholy souls. Only the true heirs of the kingdom of God will prevail and create a new world. No, kurwa mać. Jestem najlepszy. A? What? After what your sister did to her eyes, I thought we would never be able to open the vault again. You two are the last remaining twins with the sacred blood. Oh, bo już nie ma więcej. I must thank you for giving me access to this place. I could not have done it by myself. But you, to take one of your eyes out, that was absolutely genius. I bolesne, i dziwne na początku, ale... Wiemy skąd i kto zrobił to. I won't let you use my sister and me for your sinister purposes. Grzecznie stoi i rozmawia.
There is nothing you can do to stop it. We are the Pollux sect, descendants of the ones that brought light and darkness. Chyba tylko ciemność. We are the heirs chosen to reign above every being that walks this earth. You are insane. Oh, wow. Odkryłaś Amerykę. This time there's no bridge to jump from. Nie. Rejoice. Nie ma mostu, zeskoczy. Fulfill your sacred destiny. There's no running away. I don't plan to run away. I'm coming for you. Idziemy za dziadkiem. Catch her. Prepare the twins for the blood offering. Catch her. What? Don't touch me. Don't catch me. No właśnie. Tu będą mi jajca ze mną. I z nimi. Aha, gwoździarka. Mam 21 nabój chyba, coś takiego, tylko to jest bardzo słabe. Tylko weźcie tak, weźcie w rządku tak. O tyle. Czy ona mogła biegać? Gdzie ty biegałaś, kobieto? Czekajcie, czekajcie. A jak ja bym masak mogła ten? Czekajcie, ja sobie pokombinuję. Pokombinuję, bo ja jestem bestia, która kombinuje. Uciekaj, kobieto, bo cię kurde! Klękać przede mną! My sobie tak możemy... Uciekaj, bo jak cię pięćdzielnie tym młotem, to tylko roz! Ile... Dobrze, że oni się grzecznie zatrzymują. Grzecznie zatrzymują. Myślałam, że jeszcze jeden został. Znaczy, no tak, no. Czekaj, czekaj. Wait a minute. Au, au, au. Au, au, au. To by bolało. I to tak bardzo bolało. Okej. Okay. Myślałam, że mi to gorzej wyjdzie. Z lekka. Ale spoko. I tak mam mało życia, a tam to będzie zagrystka. Tak bostka. Niby dają amunicję, oni mieli amunicję, ale to tak... Ciekawe, czy w ogóle dam sobie radę. Ostatecznej części. I co, nie ma więcej? Aha, to zaraz, ale tu jeszcze, tu. No i dropło nam jakiś cross-shaped key, jakiś klucz. To jest też klucz do wyjścia. No szkoda, że nie ten. Że nie. Do gwoździarki więcej broni, ale no trudno. Dobrze, idziemy dalej. Nie to chciałam, to... Dajemy się dalej za dziadkiem. Musimy tu do góry wejść. Najpierw zacznę od tego dobrego zakończenia. Powiedzmy dobrego. Ale raczej dobre. To jest dobre zakończenie. Tak, dobre zakończenie. Pamiętacie, że takie coś antidotum, żeśmy taki syrze filled with blue liquid. To jest antidotum, które możemy użyć na naszej siostrze. To jest jedno z zakończeń. Znaczy, to nie jest. To jest pierwsza część pierwszego zakończenia. Potem jeszcze jest jedna rzecz, trzeba zrobić. Więc zróbmy najpierw tak, że ją ratujemy. O. Mhm.
Siostrzyczko, jestem, przyszłam, uratowałam cię, tylko że to trochę bardzo za późno. No kopia kopi nasz, no to w końcu bliźniaczki, no to... Jak na nią patrzy. No niestety właśnie po tym ten... Niestety umiera. Mamy coś dodatkowego. Alone, now we can finally rest in peace. Hurting anyone. Kiedy obiecaliśmy, że tak mamy. Old bolt cutter. Worked just fine. Dobrze, idziemy dalej. Za dziadkiem. Podążajmy, co on odwala. Zaraz się dowiecie ten... Jego bóstwo. Bo tu chyba jeszcze gdzieś był zapis. Jest, tak, jest. Można sobie zapisać. To dobrze. Chociaż wiecie co? Nie. Nie będę korzystać z tego zapisu, tylko tego u samej góry. Bo tu już jest po czasie. Znaczy, zapisać sobie mogę, ale... Na innym slocie sobie. I tak zapisuję na innym slocie, więc... który to był ten ostatni? Save. Na A, czyli na B. Tak, na B. Powie coś? Nie? Nie powie... Znalazłam siostrę! Siostrę... Zczekłam jej antidotum. Czekajcie, w którą stronę mam iść? No raczej w tą. Jakiś dziennik kolejny. Belchan. O, wszystkie mamy też. Oko. 927. A ty już mieliśmy. O tej książce, że sens życia. Właśnie widzicie, znalazłam już to wcześniej i znowu się to pojawiło. Lottery room. O, Jesus. Jakieś ammo poproszę. Chętnie. Co to jest? Masakra. Ma swojego zbawcę. Jajo. Jezus Maria. So you killed those fools? No. They were not worthy of the Polex sect after all. Kolejny powód. Czemu nie podejdzie rzuci dziadka kuźwa z tego? This is over, Noah. Your gruesome dream ends here. Without the blood of the twins, you won't be able to bring that thing back to life. I have waited so long to revive our savior. I will show you that my faith has no limit. That's not going to happen. Oh, my child. If only you had faith. A ty rozum. Normalny człowiek by podszedł i go zrzucił, ale nie. Nie, niech sobie robi. A widzeniec. Proszę. Ciekawe, że on ten, nie, wszyscy mieli te radiacje, a on przeżył bez radiacji. Tak będziemy musieli z tym się napindzilać, ale chętnie bym jeszcze jakąś, o, gwoździarka. No i tu będzie problem z życiem moim.
Wow, aż 20. To będzie problem. Będzie. Ciekawe, czym mele możemy uderzyć to. Tak, będą takie śmieszne, będzie trzeba to stegować. Tylko nie w plecy mi, proszę. Nie trafiłeś. W ogóle w którą stronę to jest? Tu jest coś? Nie, tu jest ten. No i musiał trafić. No i już ledwo wyje. Tam u góry coś? Jak się... Ulecie się, wiecie... No właśnie, danger. A 6 miałam? Dobra, to się przyda, ale... Czekajcie, tu coś jest. Gdzie to jest? Tam widzę. Aha, na dole. Nie, nie, nie. Speedy life w tą stronę. Tu coś jest. Tu to jest. No, ciekawe. No, spróbujmy. No, dzięki. Dobra, wiecie co, nie będę się z tym patyczkować. Kurde, to będzie... Dlaczego nie ma tego otwartego? No to, żebym zmarnowała sobie shotguna. I głąbie kapuściany. No super. Czy ty w ogóle w niego trafiasz? No powinno być otwarte, tylko nie zdążyłam i mi się pewnie zamkło. Tak, i w plecy dostanę zaraz. Czekajcie, muszę zapamiętać drogę. Inaczej to jest... A jakiś bug jest, bo przecież tu powinno być... O, żeś ty w życiu. No i to będzie udręka moja. Bo to, żeby brzydko nie powiedzieć. No, super. Dwadzieścia godzin później. Może pokonam bossa. No nie, to jest jakiś pech. Tak napędzina. Spierdzielaj. Teraz sobie trafić. Zajebiście po prostu. Kurwa. Nie no, nie no. Czemu ty tak ledwo... No i widzicie, to będzie problem. U mnie to będzie problem. Czemu się wydaje, że mam tyle... samo? Skąd ty masz te gwoździe? Pecha mam. Wow, ciekawe ile mi to zajmie. Jakaś sama jest tu na chwilę. Ale jestem beznadziejna. A ciekawe, czy mogę tym ich też. No kuź! To będzie najbardziej irytująca rzecz. Cały. Dziadusłowie pieprzowie. Przepraszam, ale ja się szybko wkurzam i teraz to się skończy, że mi zabraknie amunicji. Albo mnie to coś kuźwa zabije. Złe to jest. Jeszcze to tak... No złe to jest, no.
Bo ja nie ten, za wolno kliknę, albo za szybko kliknę i to się... A to się nie da po prostu zrobić. Come on. Come on, dam radę. Dobra, mamy jedno. Dobrze, że przynajmniej jak rozwalimy ten, to... Dobra, teraz w które strony to jeszcze są? Nie tam u góry. To już mamy zrobione. Z prawej strony gdzieś jest. Może sobie jakoś ammo albo coś pozbieramy. O, apteczka chętnie, w razie był, wiecie. No bo jedę shotgun. Też się przyda, no bo używamy przecież. Aha, nie zdążyłam. Wiecie co, pobiegam sobie, pozbieram sobie i popatrzę, gdzie jest ten ostatni, ten tu. Dobra. Okej. Dobra. Dobra, będę pamiętać. Przełączę się szybko na gwoździarkę. Spadamy z powrotem. O Jezus Maria. Dobra, teraz już shotguna. Pomyślcie sobie, że ja będę musiała etap jeszcze dwa razy powtórzyć. Jeśli chcę wszystkie wam zakończenia pokazać, więc to by było bez sensu, jakbym ja pokazywała za każdym razem tylko część. To nie ma sensu. Więc to sobie ukrócimy. Tylko będziecie widzieć to, co się podzieje na ekranie potem. Super, że nie trafiłam. No nie mam już tego. A nic, na shotgun. No. Dobra, sprawdzę, czy nie muszę się czasem uleczyć. Aha, dobra, apteczka idzie w ruch. Lecimy szybko, żeby mi to nie ten... Aha, tam. Bo tak nie zdążycie, to wam się zamknie. Dobra. Mam nadzieję, że to ogarnę sobie. Fajnie, ładnie. Nie, poczekam, spokojnie. I dobra, mamy wszystko. Żegnamy cię. Nie mam amunicji, ale dobra. It's over, Noah. How many girls were sacrificed for that thing? Those bastards won't hurt anyone ever again. Yay. Tak, mamy powrót do tego. Do windy. No bo tu już raczej nic nie ma, tu jest ubite to brzydactwo. Na pewno tu? A może za nim? Za nim. Masakra.
Bardzo możliwe, że za. W tą stronę, co? Nie? Zamknęli mnie tu na wieki wieków. Już się nie wydostanę stąd. No nie, no logicznie by było, że gdzieś tamtą stronę, gdzieś od której żeśmy przyszli. Ale dupa nie ma. Aha, tam jest, w lewo. Prosto. O, tam. Tam. O, tu. Tu. Hura, znalazłam wyjście. Dobrze, wjeżdżamy na samą górę. Bunker entrance. I rzekomo mamy wszystko załatwione. Moglibyśmy się teraz udać do wyjścia. Co jest w drugą stronę? Nic już nie ma, co? No dobrze, no to idziemy w stronę drzwi. Jesteśmy w kanałach. Mam nadzieję, że szybką trasę jakąś znajdę. Aha, jesteśmy tu, okej. Okay. Jest ta krypta. Jaka była najszybsza droga do wyjścia? Nie, raczej tu nie. Jak zaś będę szukać. W ogóle ci się znajdę. Wiem, że gdzieś tędy się szło. Albo i nie, czekajcie. A czemu to jest rozwalone? Ja się pytam. Pumping room. Tędy też było wyjście, no nie? Jakoś. Aha, office będziemy. Okej. Okay. Dobra, znalazłam wyjście. Raczej nas już nie będzie nawiedzać. Mamy święty spokój. Wróciliśmy w ogóle. Czekajcie, gdzie jest ten? Tu chciałam. Meeting room. O co tu się pytacie? A zrobimy jeden myk, tak jak mówię, chcemy na razie dobre zakończenie. Więc tą taśmę wyjeżdżamy sobie. Experiment room. To chcę. Wrócimy się tam do tego. Jak mówię, wybieramy na razie dobre zakończenie. Więc wróciliśmy się do czasów, gdzie była tu zamknięta ta mała dziewczynka, nasza siostra Anna. No i wiecie, co zrobimy chyba. Takie jest dobre zakończenie. Uwolnimy ją. Anna, I came back for you. Anna. Ona powiedziała, że wróciła po ciebie, ale dobra. You cut the chain. No. I told you I would get you out of here. Now we need to escape to a safer time. Safer time, jak to brzmi. A time? I mean a place where we are safe. I don't know if I should trust you. Besides, I have to find mother. Those men took her. No ale już mamusi nie ma. I understand you want to find her, but those men in hazmat suits will be back if we don't leave right now. No. We don't have anything to fight them with. It would be better to go to town and get help.
Then we can rescue your mother. Ema, ciekawe czy faktycznie. Do you promise we'll be back for my mother? Po naszą mamę, haha. I promise, but you must trust me. Okay. Okay. Tak, wynosimy ją z tamtego czasu. Okej, będziemy mieć młodszą siostrzyczkę. W jakim dobrym stanie, kurde, a ty... Czy to tak biało ma wyglądać, czy mi się nie... Aha, nie. Że mi się nie wczytały w tekstury. Dobra, tu już więcej nic nie znajdziemy. Tu jest to jakby mniej więcej... Czas się zatrzymał w pewnym momencie. Chyba nic więcej z nią nie pogadamy. Nie. Co się stało tutaj? No właśnie. Is completely different. I don't recognize the main hall. Ja też. Something strange is happening. I feel as if I don't belong here. I can't explain it. I will explain in due time. What's important right now is us getting out of here. Do you trust me? I think I can trust you, miss. Miss. You don't need to call me miss. Just call me Caroline. Emma. Okay. Miss Caroline. I'm sorry. I mean Caroline. No, lepiej. That's better. I know all of this is strange, but I will explain everything. Jak dorośniesz. Yes. Okay, yes. Dobra, spadamy. Spadamy. Hurray. Dobra. Uratowaliśmy naszą siostryczkę. I wychodzimy stąd. Anna, I'm aware that my actions were wrong. Once you find out the truth, I hope you can forgive me. Anna. Ale uratowałaś się, to więcej nie mogłaś nic zrobić. Jej, mamy koniec, hurra, jej. Okej, okay, szybko, pokrótce sobie ocenię. To będzie, no nie, to nie będzie, bo chyba, że... Nie, no bo tu mam ten zakończenie dobre, więc tu jak się skończy moje blablenie, zobaczycie dwa dodatkowe te zakończenia. Świetna gra, Boże, no nie powiem, nie jestem dobra w takie gry, ale jakoś mi to wyszło, no wciągnę się w takie gry i świetnie, ale... Jedyny mankament, może nie mankament, jest to, że no polskiego nie było. Dla was to jest, siądziecie, obejrzycie, poczytacie te napisy, które ja robiłam. Od tak, to wiecie, ten... Boże, jak głośna melodia. Masakra. Dobra. Dobra, zobaczmy rezultaty. I co? Znaczy, nie umiem się wysłowić. No nie było polskiego. Tak jak mówię, wy sobie zobaczycie i spoko, bo będziecie mogli się przeczytać. To zaraz chwilę trwa. Dla mnie to zazwyczaj trwało no 2-3 godziny. Znaczy tak minimum 2 godziny. Który to był? 12, może 12, koło 3 godzin mi zajęło.
Im więcej tego tekstu było, tym więcej musiałam, no niestety, nie niestety, ale musiałam jednak poświęcić trochę czasu, żeby to zrobić. Żeby to miała ręce i nogi, a nie, że siądę sobie, tak jak zazwyczaj inne serie, siądę sobie, tylko ustawię sobie tam moje te ustawienia do renderowania i no i niech się renderuje i spoko, a tu jednak trochę czasu mi to zajęło. Co tam jeszcze? Historia świetna, taka trochę, trochę przewidywalna, trochę taka, tak jak mówiłam, ja już tam mówiłam czego się spodziewać, że pewnie to jest ta siostra i ten dziadek był taki dziwny, ten łojczulek. No i wyszło jak wyszło. Graficznie ładnie, bardzo ładnie, muzyka trochę za głośna, ale pasuje. Mechanicznie trzeba było trochę się namyśleć, a czasem niestety musiałam zerknąć sobie do internetu, żeby domyśleć się, że a może to tu, a niektóre były banalne te zagadki, nie było takiego problemu. Więc 7 z dużym plusem mogę dać, bo świetnie się bawiłam. Nie wiem jak wy. I mam nadzieję, że wy również też, bo tak mówię, nikt nie nagrał na polskim YouTubie Zagrajmy, pełnego Zagrajmy, ewentualnie recenzję, bądź pierwszy odcinek, czyli gdzieś tam początek, a ktoś chce obejrzeć całość, no to u mnie chętnie może obejrzeć. Więc 7 plus, co będzie następnego? Mam już na oku jedną fajną grę, którą nie grałam, jest po polsku, nie będę musiał. Zastanawiałam się na Keną, ale Kena ma angielski. Może jeszcze w tym roku się pojawi Kena, ale nie teraz. Chciałabym troszkę odsapnąć od tego pisania mojego, a jeszcze mnie czeka, bo akurat nagrywam i mam jeszcze z jeden odcinek, dwa odcinki do przetagowania z tym, więc jeszcze te, nie wiem, może ze 4-5 godzin będę musiała poświęcić na samo pisanie. No nic. Dobrze. Tu jest koniec. Tu za chwilę zobaczycie te inne zakończenia. Wam opowiem, mniej więcej to będzie pocięte troszkę, bo nie będziecie całą walkę znowu widzieć, tylko decyzję przy tym, przy Anie i jaką podejmę i jak to wpłynie na koniec. No okej, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnej serii z fajnej gry, mam nadzieję. Nie grałam w nią, więc to jest plus. Będę mogła sobie odkryć na nowo. No i zobaczymy. No nic, dzięki, cześć. Okej, mamy teraz zakończenie numer 2, czyli neutralne. Są dwie opcje do tego neutralnego. Możecie dalej wstrzyknąć jej antidotum. Ale akurat ja zdecyduję, że nie, no bo to już mieliśmy tą animację tego. I to jest neutralne. Ja bym powiedziała, że to jest zła, no ale no... Litujemy się nad nią i to zrobimy. To będzie neutralne zakończenie. No, bo do neutralnego nie potrzebujemy tych nożyc, no nie? Dobra, widzimy się na tym filmiku, tym jak wychodzimy z tego, no bo wiecie, że teraz czeka mnie walka z bossem. Okej. Dobrze, jesteśmy już przy drzwiach, czyli przy końcu. Możemy użyć klucza i wydostać się do miejsca. No co innego, za każdym razem będziemy mówić co innego.
To jest też rzekomo neutralne, no nie, no bo nie ten, bo gdy chciałam uleczyć albo jej zlitować się nad nią. After all, no matter how hard we want it, we can't change the past. Ale długo żeś się, kurde, rozgadała. No i tyle, zakończenie numer 2. Okej, okay, zaraz się widzimy przy ostatnim. Dobrze, więc teraz mamy ostatnie zakończenie, złe zakończenie, niestety. Musiało do tego dojść. Szliśmy od dobrego do neutralnego i teraz będziemy mieć złe. Jak odpalić złe zakończenie? No, nie podchodzicie do niej, do tej naszej siostry. Idziecie sobie walczyć z bossem. Z bossem jajem, ojczulkiem, dziadkiem, Noom. I zobaczymy, co się podzieje. Jeśli nie, nic nią nie zrobimy, zostawimy ją. Zaraz się przekonamy, o co chodzi, co się stanie. Ja wiem, ale chcę wam pokazać też. Dobrze, widzimy się przy drzwiach. Dobrze, boss ubity. No to co? No to wychodzimy znowu. Wychodzimy. Wypuśćcie mnie. Z tego przeklętego miejsca. Ale? Czy na pewno? Zobaczycie. Czy na pewno, czy nie na pewno, czy o co chodzi? I co? Nie! Nie! Ona nas zjadła! Ta nasza siostra nas zjadła, bo nie pomogłyśmy jej. Tylko sobie wyszłyśmy. Ha, 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 ha. Czy za każdym razem jak ten kończy się inna melodia jest? Aż tu sobie musiała sprawdzić, bo gdzieś tam ten... Jakie tango! O Boże, dobra, tango. Remorse. Trzy plusiki mamy ranking, a zawsze mieliśmy chyba 4. Dobrze, mam nadzieję, że wam się podobała cała seria i że moje poświęcenie jednak, wiecie, to jednak był czas dodatkowy, oprócz, wiecie, tam siąść, nagrać, zrenderować, to jest pikuś i wysłać. Ale siąść i przetłumaczyć i wpisać to na klawiaturze 100 lat, to jest dodatkowa rzecz. Jest też taka ostatnia, ale to może powiem wam na początku innej serii, ale to ten... No nic, widzieliście wszystkie 4 zakończenia i o to chodziło chyba. Właśnie chcę wam tak samo przy tym, czy jak to się nazywało... Mam to na końcu języka jakoś wymać. Tę grę, co było parę zakończeń. Spec Ops The Line, o. Tam było też parę zakończeń i stwierdziłam, że no jak są, no to dobrze by było to pokazać. Tu też zrobiłam to samo. No nic. Dzięki. Cześć.